Miejsce 10. Lamborghini Aventador. Niezłych czasów dożyliśmy, huh? Znudził nam się Aventador. Wygląda imponująco, ale taki ma być Aventador. Po prostu to jest samochód, który się kocha. Od pierwszego wejrzenia. Takie samochody powinny stać w takich fajnych kontenerach szklanych, gdzie moglibyśmy sobie po prostu podejść i popatrzeć na te samochody. W tym aucie po samej nazwie można rozszyfrować podstawowe dane techniczne. 700, czyli 700 koni, 4 napęd na 4 koła, wszystko jasne, topowe Lambo. Dziękuję i błagam, żebym mógł kiedyś takim pojeździć. Samochód, który jest bandytą, jeździłem tym samochodem, miałem okazję jeździć nim dłużej niż przejażdżka, czyli miałem go kilka dni. To, co mi się w tym samochodzie nie do końca podobało, to to, że ten silnik jest za bardzo taki twardy, szczególnie jak się rano uruchamiało ten samochód, no to bił po plerach bardzo mocno. Był nieprzyjemny. Za bardzo był taki sportowy, torowy. Umówmy się, że w samochodach wyścigowych, torowych nam to nie przeszkadza, ale w samochodzie, za którym musimy wydać 2,5 miliona złotych, no to sorry, chcielibyśmy mieć coś więcej. Mam wymioty już na ten samochód. No, raz, że no, objeździliśmy trochę tego. Dwa, że on już się chyba tak opatrzył. No wiadomo, że jedziesz tym gdziekolwiek, tak jak... Że to jest szybki samochód. Że jest szybki, że, że jest... naprawdę ludzie na to zwracają uwagę. Bardzo. To jest auto, w którym stajesz na krzyżówce i robią zdjęcia i młody, i stary. Wszyscy się obejrzą za tym samochodem. Tych, którym jednak się nie znudził i nadal zbierają na niego siano, pocieszymy, że nie są sami. Miliony osób na całym świecie za tę furę oddałoby nerkę. Za plecami kierowcy i kobiet, które dzięki temu autu z pewnością wiele poznał, pracuje widlasta dwunastka, która nie bulgocze i nie warczy. Ona po prostu drze się w niebo głosy. Patrząc na te kształty, trudno uwierzyć, że fura ta zadebiutowała w 2011 roku. Do dziś nie jeden Batman gotów byłby pomyśleć, że Alfred właśnie podstawił mu nowiusieńką służbówkę. Wizualnie one wszystkie są do siebie podobne. No to prawda. Sama dla niesprawnego oka to odróżnić Huracana od Awka to dopiero na żywo widać, że ten Awek jest niższy, szerszy, tak. Sporo i tak dalej. A... przody mają zbliżone faktycznie. Fajnie, bo ma tą linię ponadczasową, on się nie starzeje. Tak, tyle lat na rynku i faktycznie dalej dobrze wygląda. Ten samochód w niczym cię nie ogranicza. Jak już tylko wsiądziesz za stery, jak się wgramolisz do tego auta, to rzeczywiście czujesz się no jak taka dobra królowa ludowa na drodze. Samochód krzyczy, samochód połyka, samochód mówi innym uczestnikom ruchu: spadaj dzidziu, bo tutaj dorosły pan jedzie za kierownicą. Takie ma być Lamborghini po prostu. Oczywiście te samą technologię w innych samochodach, podobną technologię można kupić i ona będzie ciut bardziej skamuflowana, zawoalowana. Natomiast sylwetka Lamborghini, te detale, ta aerodynamika Lamborghini, szczególnie w przypadku Aventadora, po prostu krzyczy. Jeżeli wyobrażasz sobie seryjnie produkowany Batmobile, to taki samochód wygląda właśnie tak jak Aventador. Samochód kosmicznie narysowany, kosmicznie jeżdżący i budzący kosmiczne emocje.